Tutaj jest parapet okienny. Jest to parapet w piwnicy. W piwnicy mamy zimno, ponieważ musi być zimno, żebyśmy mogli przechowywać różne kłącza roślin, a także przede wszystkim cebulę i czosnek. Tutaj w donicach, w tej i w tam jeszcze w trzeciej, po raz pierwszy posadziłam paprykę z ubiegłego roku, gdy ona skończyła już owocowanie, przed mrozami poprzycinałam, przeniosłam do piwnicy. Nie wiem, czy uda mi się w tym roku wyhodować zielone pędy. Dlaczego? Dlatego, że w piwnicy mieliśmy remont i mąż poprzykładał różne tutaj rzeczy na pędy papryki, ale może się uda. Na razie jest jeszcze zimno. Wynieść oczywiście na dwór nie mogę, bo mamy mróz, jest luty, jest zimno i czekam. Ten pęd wygląda całkiem dobrze. Ten wygląda troszeczkę jakby gorzej, ale trudno powiedzieć, trzeba czekać do wiosny. Natomiast w tej donicy, w tej drugiej i w tamtej trzeciej małej są pacioroczniki, czyli kany z ubiegłego roku. Te kany, które ja od wiosny do jesieni trzymałam cały czas na półce stawowej. One miały tam wilgoć, nie musiałam podlewać. Pokazywałam Państwu, jak wspaniale rosną. Już zaczęły się wybudzać. Tutaj jest zielony pęd, a tam między tymi pędami, nie wiem czy Państwo tak dostrzegą, ja widzę, jest taki czerwonawy, w tej trzeciej również, czyli już zaczęły się wybudzać i zaczęłam oczywiście podlewać intensywniej, ponieważ to są rośliny, które potrzebują dużo wody i czas już zacząć niektóre kłącza przygotowywać do wiosny. Z parapetów okiennych przeprowadzka do piwnicy. Tutaj jest słabe światło, jest dosyć ciemno, ale nie potrzebujemy tutaj, że tak powiem, jaśniejszego światła. Przechowujemy tutaj różne kłącza. Tutaj akurat są kłącza dali. Ja dalie zawsze przechowuję w takich ażurowych skrzynkach. Nie przysypuję nigdy piaskiem ani torfem. One są po prostu wykopane z ziemi. Jeżeli ziemia obleci z kłączy dali, no to jej nie ma, ale czasem zdarzają się większe kłącza dali, tak jak na przykład tutaj, gdzie tej ziemi jest więcej, więc ja wówczas zostawiam. I co teraz robię w lutym? Właściwie zaczynam już w styczniu. Otóż zraszam kłącza dali i nie tylko dali, po to, żeby one zaczęły wypuszczać już swoje pąki i gdy wiosną sadzę je do gruntu, one już mają wykształcone piękne zielone pąki. Po prawej stronie są ziemniaczki maleńkie, to są nasze ziemniaki. Zawsze zostawiam te najmniejsze i one tak bardzo szybko wypuszczają swoje pędy, ale to w niczym nie przeszkadza. Ja wiosną sadzę razem z tymi pędami i gdy przyjdzie przymrozek i te pędy przemarzną, a przemarzną na pewno, to nic się nie dzieje. Ziemniaki wtedy i tak się wzmocnią, one później wypuszczają piękne, dorodne, zielone liście. Więc absolutnie nie należy się tym martwić. Tutaj również są dalie. Tych skrzynek mamy w piwnicy dosyć sporo, ponieważ dali mam dużo. Ja wszystko trzymam w skrzyneczkach i tak jak mówię, zaczęłam już zraszać wodą. Natomiast tutaj po drugiej stronie są krynie. Krynia biała i krynia różowa. Je tak samo jak dalej zraszam wodą i one już mają, jak tutaj Państwo widzicie, dosyć wysokie, piękne, takie jasno-zielonkawe pędy. Dlaczego jasno-zielonkawe, takie blade? No dlatego, że tutaj nie ma światła i na razie nie powinno być, ponieważ będą dopiero sadzone w marcu, w kwietniu. No wszystko zależy oczywiście od pogody, bo może się tak zdarzyć, że wiosna przyjdzie zimna. Pogoda jest różna, każdy rok naprawdę jest inny i trudno tutaj cokolwiek powiedzieć, ale jeżeli będzie wiosna ciepła, to ja oczywiście wcześniej zaczynam sadzenie kryni i dali do gruntu. Zawsze można jeszcze dodatkowo obłożyć jakąś ściółką.